organizowany z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzisiejsza akcja to jest 20 raz już odbywa się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, gdzie co roku przeprowadzamy, wspomagamy tą akcję, gdzie zbiórka krwi jest przeprowadzana, no i wspomagamy po prostu. Przede wszystkim powinno być więcej takich akcji, nie tylko ta jedna w roku, tylko to takie marzenie nasze, żeby coś takiego zorganizować, powiedzmy na Dolnym Śląsku. Dirty bit.
So come on, let's go. Let's lose control. Let's do it all night till we can't do it no more. People rocking to the sound. Turn it up and watch it fail. Dziewczynka, która korzysta z takiej pompy, na którą zebrano pieniążki podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale... O mnie się nie martw, o mnie się nie martw, jest sobie radę dam. Tu jesteś, a jak cię nie ma, to też niewielki kram. I jeśli chcesz wiedzieć same zmartwienia, tylko przy ciebie mam. O mnie zapomnij, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Dajemy po prostu na Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jest to szczytny cel i uważamy, że tak należy postąpić. A to są wyroby naszych dzieci z naszych świetlic. To znaczy z Wiejskiego Ośrodka Kultury. To jest Sucha Górna, Sobin, Kazimierzów, później Starnówek i Komorniki. Tak liczymy na to, bo to jest takie miejsce ruchliwe, nie? Że zbierzemy maksymalnie ile się da. Cel przede wszystkim, jak już nie pierwszy raz zresztą przy współpracy z Polkowickim Akwaparkiem, wspieranie Wielkiej Orkiestry Jurka Osiaka. Jest nas tu dzisiaj niemała grupa, bo jest nas w tej chwili około 12 osób. Wszyscy jak najbardziej w formie wolontariatu, tak, wspierają tą akcję chętnie. A oprócz tego są sympatykami nurkowania, są członkami lubińskiej, znaczy generalnie tutaj Dolnośląskiej Akademii Nurkowania Salem. 15-minutowe spoty. Oczywiście poprzedzone najpierw formalnościami, tak, bo muszą wypełnić oświadczenie medyczne, że nie mają żadnych schorzeń i oświadczenie o zrozumieniu standardów. Po czym są przeszkoleni w zakresie teoretycznym, w zakresie bezpiecznego nurkowania ze sprzętem nurkowym. I kolejny element to jest adaptacja w wodzie, no i ten 15-minutowy spot, czyli ta największa frajda. To jest fajna akcja, ponieważ możemy skorzystać z takich rzeczy, nigdy dotąd nie miałam okazji. Mój mąż i ja skorzystaliśmy, dzisiaj mamy rocznicę ślubu, także to taki nasz, można powiedzieć, prezent. Także super. Hello. To jest nasza druga puszka, zbieramy od godziny 9 i bardzo dobrze nam idzie. Bo sam nie wiem, kim jestem, to hasło, pytanie, które stawiam przed rozrywkiem, kim jestem naprawdę. Co jest z tym weksem, co się z tym stanie, kiedy obejrzy się za siebie, widząc w widzie i stąd za lusterkiem. Powiedz, kim jestem, powiedz, jak jestem i ciągnij się w jakości. Kolejny wers.
dlatego przybyszam ze słowem 15 kilo i liczę dlatego nie mogę pasować się w szablonach. Ludzi, którzy kradną marzenia, ty to pragnę zmieniać świat. Oczy wypełnione strachem, a on jest moim bratem największy, aby co się kaj nam zemści. Centrum Animacji już po raz kilkunastu organizuje finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Polkowicach. Jak zwykle mogliśmy liczyć na młodzież, która chętnie uczestniczyła i kwestowała na ulicach naszego miasta, ale również na osoby występujące, które chciały pokazać się na naszej scenie. Były to zarówno zespoły działające w Polkowickim Centrum Animacji, ale również polkowickie zespoły, które grają w innych miejscach. Gościliśmy również zespół Anakin, który przyjechał do nas z Wrocławia. Oczywiście nie brał żadnych pieniążków za swój występ. Muszę powiedzieć, że zgłosiło się do udziału w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy wielu sponsorów oraz osób, które chętnie przekazały różne przedmioty na kiermasz. Licytacji niestety nie mogliśmy zrobić, ale myślę, że uzbieraliśmy pokaźną kwotę. Na tą chwilę wiemy, że jest to około 26 tysięcy oraz około 16 litrów krwi.